Oczywiście ze Świnoujścia te dzieci i jak zwykle zawsze o dzieci jest warto walczyć, więc dla tych dzieci i dla innych dzieci. Ach, ale zawsze ciągle zapraszamy Państwa. Słońce do nich uśmiecha się. Ja melodię wygrywam. My cyganie są pędziwy z wiatrem. My cyganie znamy cały świat. Przede wszystkim ten byk już czeka na odsłonę. Za chwileczkę dokonamy tego uroczystego aktu. Poza tym będziemy Państwa tradycyjnie zachęcać do smakołyków z tego wielkiego kotła. On jeszcze będzie funkcjonował. Tam także otwarta jest mega patelnia. Będziemy Państwa również zapraszać na spotkania z naszymi zawodnikami. Zmierzamy, drogi chłopaki. Proszę bardzo, jest oto nasz słynny sztandarowy pochód. Cały czas niebieska parada urzędzie, proszę Państwa, na promenadzie i tam rzuci prawdziwą sensację. A teraz zbliża się pod scenę w naszym porcie jachtowym. Serdecznie Was zapraszamy i pozdrawiamy. Drodzy Państwo, Panie i Panowie, i oto poprosimy na scenę naszych gości. Jest z nami Pan Minister Marek Bosobkiewicz, główny inspektor, również przedstawicieli organizatorów. Jest z nami jeden z wiceprezesów Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, stowarzyszenia, które jest beneficjentem tychże środków, które podarowały nam cechu rzeźników, wędliniarzy i kucharzy, pan Hieronim Jurga, którego także prosimy na scenę. Hirek w umundurowaniu charakterystycznym dla naszych drużyn kucharskich. No i proszę Państwa, nie możemy zapomnieć o panu Jacku Marcinkowskim. Dwa słowa w imieniu organizatorów. Proszę powiedzieć przynajmniej dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich mieszkańców Świnoujścia i nie tylko Świnoujścia, w Czasowiczu, w Kuracjuszy, no i również zaprzyjaźnionego miasta tutaj obok niemieckiego. Wszystkich serdecznie witam w imieniu Stowarzyszenia Rzeźników RP i Ogólnopolskiego Cechu Rzeźników w Poznaniu. Serdecznie. Powolutku, orkiestra przygrywa. Już muszę tego byka skonsumować. Już jest krojenie. Kolejka ustawiła się niesamowita mimo deszczu. I oto wychodzi. Proszę Państwa, przypominam, że mimo tego, że...